A zaczynamy od matematyki, z którą dziś zmierzyli się gimnazjaliści. Dla wielu z nich to była najtrudniejsza część egzaminu, bo liczby nie kłamią. Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, rok temu średnia punktów za zadania matematyczne wyniosła tylko 48%. To oznacza, że statystyczny gimnazjalista miał problem z odpowiedzią na co drugie pytanie. Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie egzamin z matematyki zdawało dziś ponad 133 trzecioklasistów. I choć statystycznie rzecz biorąc ta część testu sprawia największe kłopoty, to większość podeszła do niego bez większego stresu. Dużo przerabiałem w sumie zadań, więc sądzę, że raczej pójdzie mi dobrze całkiem. To sprawdzony sposób na egzamin gimnazjalny także z matematyki. A w tej szkole, jak się okazuje, stosowany z bardzo dobrymi efektami. Myślę, że przygotowanie to jest podstawa i racjonalne myślenie. Rok temu uczniowie 9 gimnazjum napisali egzamin z matematyki na średnio 73 punkty. Najlepiej w Rzeszowie. I dużo lepiej niż coraz słabsza średnia krajowa, która w ubiegłym roku wyniosła tylko 48% punktów. Matematyka, jak się okazuje, coraz częściej jest piętą achillesową polskich uczniów. Nie tylko w gimnazjach. Bywa trudna. Myślę, że to jest czasem właśnie to, że mamy mało godzin, że się śpieszymy, że gdzieś tam ich stresujemy też tym, że mają o wszystkim pamiętać. No i czasem ten uczeń zestresowany, biedny, tak niestety wychodzi, że nie wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli. Matematyk z zamiłowania i wykładowca akademicki dr Piotr Drygaś przyznaje, że nie jest najlepiej. Ale to dlatego, że wiele osób po prostu boi się wzorów, algorytmów i równań i nie jest systematyczna w nauce. Matematyka wymaga ćwiczenia żmudnego, trudnego ćwiczenia. My nie chcemy ćwiczyć, bo to nam zabiera czas potrzebny na różnego rodzaju gry czy inne przyjemności. A bez systematyczności, jak potwierdza profesor Józef Cybulski, w matematyce ani rusz. W przedmiotach humanistycznych można sobie pozwolić, że pewne działy potraktujemy troszeczkę po macoszemu, a w innych działach nadrobimy. W matematyce niestety tak nie jest. Brak posiadania wiedzy z pewnego zakresu absolutnie odbija się na późniejszych etapach naszej nauki. Efekt to także coraz większy problem z obowiązkową maturą z matematyki. Liczba osób, które zdają egzamin dojrzałości z tego przedmiotu, systematycznie spada z 85% w roku 2013 do 70% w ubiegłym. Myślę, że ten stres tutaj bierze górę przede wszystkim, że czasem zapominają wzorów, popełniają jakieś takie proste, elementarne błędy, to też. Mimo takich opinii dziś gimnazjaliści przekonywali, że bez większych problemów poradzili sobie z równaniami, procentami czy geometrią. Co mnie zaskoczyło, nie było nic na udowadnianie, więc nic mnie nie zaskoczyło. Oprócz tego było jedno zadanie z polem kuli i to było chyba najtrudniejsze. Przed ostatnim zadaniem musiałem się chwileczkę dłużej zastanowić, ale tak to wszystko z płatka poszło, bo skończyłem tak pół godziny przed. Wyniki dzisiejszego egzaminu będą znane za miesiąc, a już teraz nauczyciele nie przestają powtarzać. Myślę, że znacznie więcej młodzieży niż to jest dzisiaj jest w stanie nauczyć się matematyki na bardzo dobrym, wysokim poziomie. Prawda jest jednak taka, że chętnych na studiowanie matematyki nie ma zbyt wielu, mimo że popularnością cieszy się niezmiennie ściśle z nią związana informatyka. I na Uniwersytecie Rzeszowskim i na Politechnice od kilku lat są dodatkowe jesienne nabory na studia, między innymi właśnie na matematykę. Gościem aktualności jest matematyk, wykładowca akademicki dr Piotr Drygaś, matematyk z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Liczby nie kłamią, tu się pan ze mną zgodzi. Liczby nigdy nie kłamią. No właśnie. To dlaczego jest tak źle, patrząc na te statystyki? Zawsze może być lepiej. Nigdy nie jest tak źle, żeby lepiej nie mogło być. W tej chwili widzimy brak systematyczności pracy uczniów, brak nadzoru nad tymi uczniami, brak pracy z uczniami na rzeczywistych, konkretnych sytuacjach. To tak matematycznie, w którym momencie pojawia się ten pierwszy błąd? To już jest na etapie przedszkola, że rodzice zakreślają, że prosimy o zajęcia z baletu, z gimnastyki i bardzo dobrze, z języka angielskiego, hiszpańskiego, a gdzie na przykład właśnie dodawanie jabłek? No już faktycznie na nauczaniu początkowym zaczynamy gubić to zainteresowanie matematyczne uczniów, którzy
które tak małe dzieci właśnie przejawiają. Zamiast pielęgnować. Powinniśmy je pielęgnować, powinniśmy je rozwijać, powinniśmy się bawić wtedy matematyką i liczbami, a w chwili obecnej dajemy dużo formuł sformalizowanych. Jest od razu przeskok do... Przeskakujemy do wyższego etapu, nie usystematyzowawszy poprzednich informacji. A pan jako umysł ścisły, chociaż ja wiem, że pan w swoich publikacjach bardzo nie lubi podziału na humanistów i na umysły ścisłe, tak? Nie lubię, przecież humanistyka wyrasta z filozofii, jak również matematyka z tej filozofii wyrosła. Czyli z jednego korzenia to drzewo. To może szukamy takiej furtki wytłumaczenia, jestem humanistą, to nie dla mnie. Dlatego zapytam, czy pan rozumie tych, którzy nie rozumieją matematyki? Tak, rozumiem. Rozumiem, dlaczego. Bo w tym materiale też jest taki mocny sygnał, że z nauczycielami nie jest najlepiej. To znaczy raz, że mało chętnych, a dwa, jeśli sięgniemy do statystyk, ja do takich dotarłem z roku ubiegłego, gdzie przetestowano nauczycieli z nauczania początkowego w kategorii matematyka i okazało się, że 20% z nich robi podstawowe błędy w matematyce. To może też tutaj jest problem. Zgadza się, nauczycieli nauczania początkowego praktycznie niewiele uczy się wśród z nich matematyki. Uczą się zupełnie innych przedmiotów, sposobów nauczania wśród tak małych dzieci, a nie pokazuje im się metod nauczania właśnie tak prostej matematyki, takiej prostej zabawy liczbą. Jaki pan pomysł widzi w takim razie, tak krótko? Pewnie systemowy, duży. Dokładnie. Jedynie systemowe rozwiązanie, które by wprowadzało nauczanie matematyki od przedszkola do szkoły średniej w jednolitym toku. A potem ta statystyka nam się poprawi, jeśli chodzi o maturzystów. Dziękuję. Gościem aktualności był dr Piotr Drygarz, matematyk z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dziękuję za rozmowę.